Dziękuję. Dzień dobry. Otwieram sesję Rady Gminy w Brodach. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołana na wniosek pani wójt Marzeny Bernat. Na wstępie chciałem powitać zaproszonych na dzisiejszą sesję gości w osobach wójta gminy Brody, panią Marzenę Bernat. Witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Witam obsługę prawną Urzędu Gminy Brody, pana Sławomira Dziurę. Witam serdecznie. I witam szanownych państwa radnych. I proszę państwa, przystępujemy do obrad sesyjnych. Proszę bardzo o potwierdzenie swojej obecności i wciśnięcie przycisku kworum. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Informuję, iż dzisiejsza sesja jest sesją prawomocną do podejmowania uchwał i decyzji. Następnym punktem dzisiejszych obrad jest to wybór sekretarza obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję radnego pana Jerzego Banasika. Proszę pan zgodę. Dziękuję. Następnym punktem, szanowni państwo, jest to przedstawienie porządku obrad. I tak otwarcie i wybór sekretarza mamy za sobą. Czwartym punktem jest to punkt przyjęcia uchwały i piątym jest to zakończenie obrad. Tak więc, szanowni państwo, czy są pytania do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. I proszę bardzo, przechodzimy do punktu czwartego. Głosowanie jeszcze zrobimy. Tak, dobrze. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? O wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Proszę o wciśnięcie ponownie przycisku kworum, szanowni państwo. Ale jesteś, Andrzej. Proszę bardzo zająć miejsce, panie radny, i na przyszłość proszę nie opuszczać miejsca. Jeśli jest jakaś potrzeba, proszę poprosić. Dojdzie obsługa techniczna i pomoże. Także proszę tutaj zachowywać się w sposób należyty. Czy już wszystko dobrze jest u pana? Przyjęcie porządku obrad, tak? Szanowni państwo, powracamy do punktu numer 3. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proszę bardzo. Kto jest za przedstawionym porządkiem obrad, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Jest wszystko w porządku, panie Andrzeju? Dobrze, dziękuję. Tak jak mówiłem wcześniej, drodzy państwo, przechodzimy do uchwał. I proszę państwa, uchwała punkt A. To jest uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brody na lata 2020-2030. I z tą uchwałą tutaj, szanowni państwo, byli radni zapoznani. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu?
Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk B. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. I ta uchwała też była dyskutowana przez szanownych państwa radnych. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie ma. Proszę bardzo. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Druk numer C to jest uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. I ta uchwała też była przedmiotem dyskusji. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Tak więc bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druk numer D to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w życzenie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach Nieruchomości Gruntowej niezabudowanej położonej miejscowości Styko stanowiącej część działek numer 3/9 i 258/3 będących własnością gminy Brody. I ta uchwała też była przedmiotem dyskusji. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni państwo, tym punktem ostatnim, jakim były w uchwałach, zakończyliśmy dzisiejszą sesję, także zamykam dzisiejszą sesję. Oczywiście informacje odnośnie na następnej sesji będą państwo dostawali telefonicznie. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję. Dziękuję.